Przystępujemy do ślubowania. Proszę o powstanie, oczekuję o ślubowania. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Rzetelnie i sumiennie. Rzetelnie i sumiennie. Wykonywać obowiązki. Wykonywać obowiązki. Wobec narodu polskiego. Wobec narodu polskiego. Szczerze suwerenności i interesów państwa polskiego. Szczerze suwerenności i interesów państwa polskiego. Czyni wszystko dla pomyślności ojczyzny. Czyni wszystko dla pomyślności ojczyzny. Wspólnoty samorządowej. Wspólnoty samorządowej. Powiatu i dobra obywateli. Powiatu i dobra obywateli. Przestrzega się instytucji. Przestrzega się instytucji. I innych praw Rzeczypospolitej. I innych praw Rzeczypospolitej. Tak mi do pomysłu. Tak mi do pomysłu. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli się ogłosi, rozpoczęli pełnienie mandatu radnego Rady Powiatu Chełmińskiego. Proszę, co za mnie i proszę Państwa. Panie Przewodniczący, w imieniu grupy radnych zgłaszam wniosek formalny o przerwanie obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Chełmie do dnia 23 grudnia do godziny 10. Proszę o przewodniczenie. No właśnie chciałem zapytać. Status mówi wyraźnie. Proszę Państwa, chciałbym też ten status. Status statutowy. Porządek obrad sesji Rady Powiatu, paragraf 17, ustęp 3. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w mandacie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego Rady Obradnego Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu Wysokiej Rady. O przerwaniu obrad zgodnie z ustępem 6 Rada Powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu przerwanie uchwały. Dlatego ja osobiście myślę, że moi koledzy pozostali tutaj wysłali jakieś to przeszkody, które powodują paranormalne. Nie jest obowiązkiem wnioskodawcy uzasadniać swojego wniosku. Proszę o przygotowanie. Panie Przewodniczący. Nie, ale wypadało na pierwszy raz nie odnieść, bo to na niego. Proszę Państwa, proponuję się głosować wnioski Pana Przewodniczącego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Kto jest za Pana Przewodniczącego? Kto się wstrzymał? To jest przeciw, przepraszam. To jest przeciw, jeszcze raz muszę
radną wygłosować do tych formalnych na funkcję. Teraz idzie ta funkcja, czy nie? Nie ma, to tych formalnych musi być. Ja mam pijacza tutaj za zdrowie, bo panie pani dyrektorze, panią puściła bez pijacza. Wziął tej formy, ale mam tego zdanie. Panie dyrektorze, proszę o proszę o zdrowie pijacza, bo prowadza pani dalej. Ja, naprawdę, to jest niepoważne. To jest niepoważne. Dajmy, sugeruję pani człowiekowi, kto ma głosować. Nie można. Państwa, którzy wyszli dzisiaj, przerwają obrady sesji.